Tegi 3. Hej, cześć, Mano z tej strony, Araulia. i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. E, I dzisiaj chciałbym się skupić na nowo zapowiedzianej, wczoraj zapowiedzianej grze firmy Techland. E, mam tutaj na myśli symulator farmy 17 Pure Farming. E, czym to jest? Co to jest? E, z, od czego to wszystko się zaczęło i co e, może zaoferować? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w symulator Farmy 17 Pure Farming to nie jest nasza gra. Jak dobrze wiecie od 2013 roku, czyli licząc SFA 2014, 15 i 16, pod tą marką była prezentowana gra nasza, czyli Playwaya, która na świecie była znana jako Farm Expert. W tej chwili... Nie współpracujemy z Techlandem, chociaż myślę, że co niektórzy się już domyślili, a może wszyscy się domyślili, nie było to takie trudne. Um, czym jest ta gra przede wszystkim? Ta gra to e, autorski projekt Techlandu, to znaczy nie wywodzi się on bezpośrednio ze studia Techland deweloperskiego, jednakże um, wywodzi się z innego warszawskiego studia. Które prawdopodobnie Techland finansuje Mam tutaj na myśli, że pakują w to ogromną kasę Nie byle jaką I prawdopodobnie dali tam paru swoich ludzi plus kazali paru jeszcze sobie znaleźć Także bezpośrednim producentem Przynajmniej teoretycznie symulatora Farmy 17 Pure Farming Jest warszawskie studio Ice Flame Jeśli się nie mylę i z ciekawostek mogę powiedzieć, że gra prawdopodobnie stoi na silniku Unity. Znalazłem. Nie, źle. Ja nie znalazłem. Dostałem to od niezawodnego informatora Mateusza. Te właśnie screeny, które widzicie teraz na ekranie. Tutaj możemy zobaczyć, że studio szuka dwóch osób do produkcji, do pracy nad, nad, nad grą na silniku Unity. Myślę osobiście, że to nie jest przypadek, bo z, bez względu na to, czy Techland to studio finansuje, czy nie, wydaje mi się, że nie rzuciliby się z Motyką na słońce i nie tworzyliby dwóch gier naraz. E, zwłaszcza, że ten pure farming ma ich być dosyć flagową grą. E, także wydaje mi się, że tutaj chodzi e, na pewno o, e, o całego tego symulatora farmy 17 na trailerze, bardziej teaser taki, możemy zobaczyć m.in. maszyny Akpila, Dafa, Landiniego oraz, oraz, yy, czwartej marki za, Metaltech. Chyba tak. Chyba Metaltech. Yy, jeśli się nie mylę. Yy, także mamy tutaj cztery pokazane licencje. Dodatkowo producent na fanpage, yy, można powiedzieć, że w pewien sposób chwali się resztą licencji. Mianowicie, yy, jak widzicie, na załączonym obrazku widać dosyć sporo polubień przez stronę Pure, Pure Farminga fanpage'ów innych producentów maszyn. Co ja osobiście na ten temat myślę? No, szczerze mówiąc, jakoś tak gdzieś głęboko przeczuwałem, że kiedyś do tego może dojść. Wydawało mi się, że Techland nie odpuści tak, tak popularnego ostatnio gatunku. Choć moim zdaniem, os moim osobistym zdaniem robi się teraz e, za ciasno. Co mam tutaj na myśli? E, mam na myśli, że mamy tak. E, wiosną wyszedł Professional Farmer 2017, który w zasadzie się nie liczy, ale warto go wymienić. E, w planach jest Cattle and Crops. E, chyba dobrze to wymawiam wreszcie. E, dalej mamy Farminga 17. Mamy Farm Experta naszego. I mamy Pure Farming. Mamy tutaj, nie licząc Professional Farmera, dwie niemieckie gry. Farming jest co prawda szwajcarskie, spokojnie można to pod Niemcy zaliczyć. I dwie polskie w tej chwili. Jak to określił mat Śmiało można powiedzieć, że to już zaczyna się powoli wyglądać jak jakaś pierwsza wojna symulatorowa. I to w pewien sposób ma sens, bo weźmy na przykład Eurotracka, American Tracka. SCS jest samo dla siebie konkurentem w zasadzie, e, a tutaj mamy e, ogromną konkurencję. E, cztery e, zespoły z potencjałem. Nie wiem, co wymyśli UIG z tym swoim Viz w przypadku następcy e, Pro Farmera 17. E, myślę, że broni nie złożą, ale nie przewiduje jakichś jakich cudów. E, co do kulis... Yy, naszego rozstania z Techlandem i co będzie z farm ekspertem teraz w Polsce, zapraszam na drugi film, który pojawi się hmm, powiedzmy o 15. Yy, pojawi się, myślę, odnośnik tutaj, jak nie zapomnę, i wyjaśnię tam mniej więcej, jak to teraz będzie wyglądało. Yy, natomiast nawiązując jeszcze do tego teasera Pure Farminga, yy, z początku wydało, wydawało mi się, że to te ujęcia to CGI, jednakże jak gadaliśmy z Consim Wydaje nam się, znaczy to jemu się wydaje, a mnie potem przekonał I, i, i zacząłem popierać jego tezę Że to jest materiał tak zwany in-game Czyli po prostu bezpośrednie materiały z gry Po czym to wnioskuję? Materiały jak na CGI, jak na i są trochę zbyt słabe Mam tu na myśli render trawy na przykład Czy, czy maszyny jak to określił Konsi, Dostosowane już pod low poly do gry Natomiast z początku myślałem, że na grę to trochę za dobrze wygląda. No, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to nie jest CGI, ale, ale ciężko w tej chwili powiedzieć. Można było się spodziewać, że jeśli Teflon wyjdzie ze swoją własną grą w takim gatunku, to z pewnością wykorzysta swojego chroma. Silnik, na którym między innymi siedział Dying Light, i siedzi Dying Light. Jednakże. Prawdopodobnie zdecydowali się na coś innego. Szczerze mówiąc, moim zdaniem na Unity osiągnąć dobrą jakość będzie ciężko. To silnik niezbyt bogaty, dosyć amatorski, chyba mogę powiedzieć. I już było widać w przypadku Professional Farmera, że w przypadku obsługi dużych dużego obszaru mapy świata Silnik nie daje rady, tylko trzeba było zastosować tak zwane teleporty przez te tunele. Także myślę, że, że tutaj, jeśli to jest Unity i Techland na, na poważnie chce w to wejść, a wydaje mi się, że chce i tam idą niebotyczne pieniądze, e, to zlecił, zlecił albo po prostu. Mm, kolejnym etapem produkcyjnym e, w przypadku oparcia gry na Unity e, było napisanie własnych, E, dodatkowych rzeczy specjalnie pod Unity, które obsługiwałyby powiedzmy e, większą mapę Czy tutaj, tutaj y, większa przepustowość samego silnika e, Jak i na przykład dopisanie jakiś modułów pod powiedzmy Prusd3d Nie wiemy czy tutaj to zastosują, ale myślę, że Techland tutaj nie będzie się z tym pierdzielił e, I zwyczajnie poleci z grubej rury Więcej informacji mamy mieć na Gamescom Jestem niesamowicie ciekawy jak to sprawa się potoczy Tymczasem mm, zapraszam Was do następnego filmu i myślę, że będę Was informował, jak jakieś tam informacje nowe się pojawią, bo sam jestem ciekawy dosyć tego projektu. Także, także, widzimy się już niedługo. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.